robimy bochen chleba upieczony z tegorocznych świąt. Dziś w imieniu rolników gminy Piszczac przekazujemy go gospodarzowi gminy i prosimy o przyjęcie i dzielenie go sprawiedliwie pomiędzy wszystkimi wioskami. Drogi gospodarzu, przyjmij od nas ten chleb upieczony z tegorocznych zbóż naszych pól i dziel go sprawiedliwie, aby nikomu go nie zabrakło, wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Dziękuję w imieniu swoim własnym, całych wszystkich mieszkańców za ten chleb wypieczony z ziarna z tegorocznych plonów i obiecuję po raz dziewiąty, że będę go dzielił sprawiedliwie. Znajdujemy się w Piszczacu na kompleksie boisk klubu sportowego Lutnia w Piszczacu. A dzisiaj święto wszystkich rolników, dożynki gminno-parafialne w Piszczacu. Dziewiąty raz za mojej kadencji organizujemy taką imprezę. No i jak widać, dziewiąty raz się udało. Ja myślę, że takim namacalnym i chyba bardzo rzucającym się w oczy faktem jest to, że jest bardzo duża ilość stanowisk poszczególnych sołectw, poszczególnych miejscowości. Jest dzisiaj bodajże 15 stanowisk, które reprezentują mieszkańcy wsi, sołtysi, koła gospodyń, no i mieszkańcy, którzy przygotowywali w pocie czoła z wielkim trudem właśnie tą dzisiejszą uroczystość. I tak na dobrą sprawę uważam, że to oni są prawdziwymi organizatorami tej dzisiejszej imprezy. Zaczęliśmy dzisiaj uroczystość od prezentacji wieńców, a jak wieńce to i sołectwa poszczególnych miejscowości. Charakterystyka, przekazanie chleba, uroczyste przekazanie chleba, chleba upieczonego z tegorocznych plonów. Odebrałem to jako gospodarz gminy od starostów dożynkowych Sławomira Parchomiuka i od pani Grażyny Wężowskiej. Dalsza część to oczywiście muzyka, zabawa, śpiew, występy zespołów lokalnych, a także występy zespołów zaproszonych. Całość kończymy dyskoteką godziny 19, no myślę, że do 23 dzisiejsza impreza potrwa. Bardzo dziękuję wszystkim kołom gospodyń, paniom, panom sołtysom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do no tak pięknej imprezy, zorganizowania tak pięknej imprezy. Myślę, że jest ładnie, pięknie, kolorowo i te dożynki w bardzo ładny sposób podkreśliliśmy pracę rolników. Ciężką pracę. Złącz mi na łączkę, bo giganiała. Złącz mi na łączkę, bo giganiała. Niech swego jasieńka ze sobą brała. Szeroki liść na kalinie, jeszcze szerszy na jaworze, co mnie z Jankiem złączyć może, jeszcze szerszy na jaworze, co mnie z Jankiem złączyć może. Podczas dzisiejszych występów, dzisiejszych dożynek, które obchodzimy co roku, wystąpiły zarówno nasze zespoły lokalne, jak również zaproszone kapele. Na początku zaprezentowały się trzy zespoły z naszej gminy. Był to zespół Na swojską nutę z Zachorowa, zespół Piszczatki z koła gospodyń wiejskich z Piszczaca oraz zespół Macierz z Ortela Królewskiego. Następnie zaproszone zespoły spoza naszej gminy, jest to zespół Karawana, zespół Śpiewka oraz kapela podwórkowa Klawa Ferajna. Całość imprezy zwieńcza zabawa taneczna, która się tradycyjnie odbywa pod gołym niebem. Muzyka to tradycja, a my tradycję lubimy i pielęgnujemy co roku. Kieraty, a cóż to znaczy? Mogą zapytać i młodzi. Babcia Bielszanka, dziadek Bielszań, powiedzą wam o co chodzi. Babcia Bielszanka, dziadek Bielszań, powiedzą wam o co chodzi. Biała Podlaska, po boku lasy, niegdyś obfity w zwierzynę. Tu wieczną swoją miłość spotkamy, piękną podlaską dziewczynę. Biała Podlaska, po boku lasy, niegdyś obfity w zwierzynę. Tu wieczną swoją miłość spotkamy, piękną podlaską dziewczynę. Chciałem też pominąć omawianie symboliki dzisiejszej uroczystości, bo można byłoby długi wykład na ten temat prowadzić,
ale jedna rzecz skłania nas do refleksji. To słowa podziękowania płynące rolnikom i producentom rolnym, którzy przez ostatnie lata nie są oszczędzani, zarówno przez rynek, przez sytuację geopolityczną, i tym bardziej należy im się szacunek i wielkie brawa za to, że prowadzą działalność często na granicy opłacalności. Jest też takie powiedzenie, że nie zawsze to, co się opłaca, jest warto robić. W przypadku rolników można powiedzieć, że oni robią to, co warto, a nie zawsze im się opłaca. Dlatego też życzę im, wszystkim rolnikom, żeby zarówno im się opłacało i było warto dalej kontynuować, bo dzięki nim, dzięki waszej pracy mamy zdrowie, bo to, co jemy, jeśli jest ekologiczne i zdrowe, uprawiane z sercem, to służy nam wszystkim. Dziękuję. Jedzie kto po polu, jedzie na silniku, przystaną po drogie, żeby zrobić siku. Przystaną po drogie, żeby zrobić siku. Praca rolnika, wiadomo, nie trwa 8 godzin dziennie, tylko często więcej, i nie tylko od poniedziałku do piątku, tylko 7 dni w tygodniu. Rolnik musi być doświadczony w każdej branży, musi być lekarzem weterynarii, musi być elektrykiem, musi być mechanikiem, księgowym. Także to nie jest lekka praca i ze swojej strony bardzo wam za to dziękuję. Widzimy tutaj po tych wspaniałych wieńcach, ile pracy musieliście włożyć, żeby przygotować te wspaniałe wieńce. Tak samo to dotyczy się stoisk, które bardzo ładnie są przygotowane. Korzystając z okazji, że na co dzień pracuję w Agencji Restrukturyzacji, chciałem zaapelować do tych rolników, którzy są mali, do 5 hektarów, że do końca sierpnia trzeba złożyć taki specjalny wniosek o płatność dla małych gospodarstw. I to jest stawka 225 euro do hektara, już bez ubiegania się o ekoschematy. Także wszystkich małych rolników do 5 hektarów zapraszamy na stronę Agencji Restrukturyzacji. Do końca sierpnia można złożyć taki wniosek. Jeżeli któryś z gospodarstw w tym roku była klęska suszy, to przypominam, że aplikacja suszowa zostanie już uruchomiona w pełni 20 września i będzie można wysyłać wnioski o szacowanie strat spowodowanych przez suszę. Tutaj nie widzę gdzieś pana wójta, ale tak chciałem pogratulować dla mieszkańców Miszczaca. Wieść niesie, że za niedługi czas będą miastem. I taki apel do przyszłego burmistrza, żeby nie zapominał o rolnikach i pomimo, że będzie miasto Piszczac, żeby dożynki były organizowane, bo to super spędzony czas mieszkańców całej gminy. Na strażnicę telefon zadzwonił, tutaj Helcia, czyli z się co mnie wczoraj spłonił, nie ma szkoda, niech on dzwoni, ja będę czekała, bo jak nie to zrobię tak, że będę wzywała. Jedzie pędzi z naszą